dzisiejszą sesję. Proszę o zajmowanie miejsc. Ale drodzy Państwo, zanim oficjalnie rozpoczniemy sobie naszą dzisiejszą sesję, mamy dwie szczególne okazje. No to nasz kolega, wiemy, wkroczył na nową drogę życiową. Z tej też okazji ufundował tutaj jedno z tych ciastek, a drugie zostało ufundowane przez obchodzącą dzisiaj imieniny panią Weronikę Szeregiewicz, dlatego odśpiewajmy jej tradycyjnie 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, pomyślności. Bardzo dziękuję. Duża góra za to. Ja dostawałam bardzo smaczne ciasto. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy sobie do naszych spraw formalnych. Otwieram oficjalnie 39. sesję Rady Dzielnic 14. Otrzymaliście Państwo przed porządek obrad, który macie przed sobą. Jesteśmy w punkcie 4. Przedstawili przyjęcie porządku obrad. I w tym miejscu pozwolę sobie w imieniu zarządu oraz dwóch komisji złożyć wnioski do projektu porządku obrad. I tak w imieniu zarządu, drodzy Państwo, proponuję, aby jako punkt 4 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego dzielnicy 17 na 2014 rok. Jako punkt 4, przepraszam. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Również w imieniu zarządu proponuję, aby jako punkt 5 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Następnie również w imieniu zarządu proponuję, aby jako punkt 6 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Radę Dzielnicy 14 do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dzień dobry. Ja też, po prostu. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Również w imieniu zarządu proponuję, aby jako punkt 7 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr 25 przez 321 przez 12 Rady Dzielnicy 14 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 14 do realizacji w latach 2013-2014. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 19. Przepraszam. Tak, tak, przepraszam. 19 za. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Również w imieniu zarządu proponuję, aby wprowadzić jako punkt 8 podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały tym razem 29 przez 373 przez 13, ale która również dotyczy wniosku do prezydenta o wprowadzenie do wieloletniego planu finansowego
strategii wieloletniego planu inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Gminy. To jest 14. Kto z Państwa radnych jest zarządzającym tego punktu do projektu porządkowego? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Zgadzamy się na punkt do projektu porządku obrad. Następnie Państwa w imieniu Komisji Ochrony Środowiska wpłynął do mnie wniosek o prowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich. W niniejszym poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Następnie w imieniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, która również złożyła wniosek o wprowadzenie do projektu porządku obrad uchwały w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Krzyżyny Nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, położonej przy ulicy Chyba, stanowiącej działka numer 118-115, proponuję w imieniu zarządu wprowadzenie tego punktu do projektu porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Czy jakieś zgłoszenia są do projektu porządku obrad? Nie ma. W związku z czym informuję, że w wyniku wprowadzonych zmian dotychczasowe punkty, takie jak informacje przewodniczącej komisji problemowej otrzymuje numer 11, informacje zarządu numer 12, sprawy bieżące numer 13, oświadczenie i komunikaty numer 14, zamknięcie obrad 39 sesji Rady Dzielnicy 14 numer 15. I teraz, drodzy Państwo, poddam pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. 22. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt porządku obrad został przyjęty i według tego porządku obrad będziemy procedować. I niniejszym przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 38 sesji Rady Dzielnicy 14. Protokół był wyłożony. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś uwagi, zastrzeżenia do protokołu? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że jedno przyjęcie zostanie przeze mnie podpisane.